Dzień dobry Państwu, witam ślicznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj wracamy do bycia na bieżąco z Ultimate Team. Wyszły tocy z Bundesligi, proszę Państwa. Dzisiaj otwieramy również nowy pick z Hero i pick z ikoną, który zrobiłem jeszcze zanim się skończył, więc może coś fajnego wpadnie, może nie, nie wiem, zobaczymy. Pewnie jakaś paczka ze sklepu też siądzie, bo pora trafić coś fajnego z Bundesligi. Takiego to co Ronaldo w sumie też mógłbym trafić, bo czemu nie? Trafiliśmy footy z zeszłym roku? Trafmy toca dzisiaj, taki jest plan. Więc zostawcie kropeczkę w górę, subskrybujcie kanał, a my lecimy z pikami, ponieważ zrobiłem oczywiście, jak mówiłem na początku, dwa piki. Więc zaczynamy sobie od Hero, ponieważ to jest najnowszy pik Hero, który można zrobić i można trafić na przykład kartę Golazo. Trafiamy Golazo Kina, który to jest chyba w ogóle, oczywiście wezmę Kina, no bo wiadomo, najwyższy rating, ale no nie oszukujmy się, to raczej nie jest karta warta dużo pieniędzy. Można było się tego domyślić niestety, no ale warto było spróbować, można było też tam przetrafić Alowej Rana. Pik z ikoną, jedna z trzech. Zobaczmy, czy trafimy coś niebieskiego. Tylko, że to nie był P3, będzie naprawdę bardzo mi przykro. Kurczę pieczone, Zole też już mamy. No masz ci los. Van Basten, Smith. No nie, no wezmę rating, wezmę sobie Van Bastena. Tą Smith jakoś nie chcę za bardzo grać. No dobra, nie ma tragedii, I guess. Mamy jakieś tam ratingi, no ale mogliśmy to zacząć o wiele lepiej generalnie. Dobra, mamy też, moi drodzy, na przykład paczkę, gwarantowaną paczkę z Totsem. Chyba za puchar Bundesligi. My trafimy... Ojej. Jaki Alaba, gościu, co ty... Jezus, czemu pomyślałem, że to jest Davis? Ale dobra, mamy panią Naschenweng. Ma bateryjkę, ma wrzutki, ma też haczyk. 4x4. Wzrost 1,70 m. Kurczę, no chyba nie wygryzie niestety pani Karczowi, ponieważ Karczowi ma szlaczek. I to mi jest bardzo przydatne, więc chyba nie skorzystam, ale przyjemny rating pod przypałkiem. Więc wezmę oczywiście panią, nie pamiętam jak się nazywa, ale wezmę ją oczywiście jak najbardziej. To również źle zabrzmiało. Bez kontekstu. Przejdźmy dalej. Czekamy fajną paczkę. O, 3,85, proszę Państwa, zobaczmy. Czy będzie niebiesko, czy będzie to z Bundesligi? Proszę, Ronaldo. Szwecja, lo, Rolfo, okej, okay, Rolfo. Ale Rolfo zostanie obrócona przez Cristiano Ronaldo. Raczej nie. Pawlowicz. Mamy też Stonesa. Pawlowicz, wiadomo, nie kosztuje nic. Ale jest to kolejny rating pod przepałkę. Ja muszę patrzeć na pozytywne strony tych paczek. O, paczka fanatyków Bundesligi. To jest bardzo fajna paczka, ponieważ mamy 20 zawodników 80+ z Bundesligi tylko, więc zacznijmy sobie od tych dwóch paczek. Wydajemy tutaj 1500 FC pointów, więc jest to dosyć sporo, aczkolwiek myślę, że no to jest jedna z lepszych szans na trafienie Totsa z Bundesligi. Ja generalnie otwierałem już kilka paczek z Bundesligi poza nagrywkami. Z ciekawszych kart trafiłem Totsa Boniface'a, Sancho, Adeyemiego i Kobel. Więc to są takie cztery najfajniejsze karty, które trafiłem, no ale no, nie oszukujmy się. Nie licząc Boniface'a, nikt nie jest dużo wart, więc tak to wygląda. No dobra, co, lecimy, moi drodzy. Pierwsza paczka za 750 FC pointów, 20 zawodników z Bundesligi. Na razie otwierałem dwie takie paczki, dwa razy miałem Totsa. I oczywiście, jak tak powiem, to nie trafię Totsa. No kto by się spodziewał, Kimiś trafiony. Niestety Kimiś się nie załapał do Team of the Season, najwyraźniej i nie zasłużył. A wypożyczony może jakiś... Wirtz? Nie? Openda! A tego sobie pana możemy testować, a nie, bo ma 5x4. Rakieta oraz fałszyki. O k***a, rakieta! Trzeba testować chyba. A tak jeszcze Wirtz obok? Wypożyczony? No niekoniecznie. Wezmę Schlotterbecka, bardzo przyjemnie się gra tym Schlotterbeckiem. Powiem wam, grałem kilka spotkań tym Schlotterbeckiem właśnie. Jestem w stanie polecić póki co, chyba że się wyleje, to pewnie go zwyzywam i... pewnie tak nie będzie. Pora na ostatnią tą paczkę z Bundesligą. Może tutaj? Niekoniecznie, no wiadomo, to nie jest paczka wymienna, ale może. Może coś niebieskiego mamy? Niemcy? Znowu Kimiś. Dobra, najwyżej go przepalimy. I Kimiś przyniesie nam, proszę, jakiś... dajcie mi Frimponga w sumie. Czemu nie? Zaszalajmy. Frimpong. To chyba nie jest Frimpong. Ta psoba. Mamy Totsa z Bayer Leverkusen. Niestety to nie jest jeden z tych Totsów, który powinien być, ale jest ta psoba, jest Kimiś, jest De Ligt, proszę bardzo. To jeszcze, moi drodzy, paczka, nano paczka Tots Bundesligi, bo akurat mamy 100 FC pońców, więc może tutaj, w takiej niepozornej paczce. Niestety niepozorna paczka przyniesie nam Robertson. Dobry fodor na przyszłość. Dobra, szanowni państwo, paczka 83+7 z zawodników Bundesligi, więc pan Niklas Süle pewnie już przygotowany, żeby się ze mną spotkać. Sule. Bramkarz. Neuer. Nawet Neuer. Skład wygląda następująco. Wróciła pani Ham, ponieważ aktualnie nie widzę lepszej karty w składzie. Pan Kobel trafiony przeze mnie, więc możemy go sobie testować. Będę myślał nad kimś innym, żeby dać zamiast panią Ham. Bo na razie nikt ciekawy no, nie wleciał. No teoretycznie trafiliśmy. Co my trafiliśmy dzisiaj z tych wypożyczonych kart? Openda. Dobra, Openda będzie na wieżę wchodził z ławki. No, niestety go nie zmieszczę w tym składzie. Ale proszę państwa, oprócz tego jesteśmy gotowi. Zobaczymy, jak się sobie pan Kobel poradzi. Może przez to, że trafiłem Kobla milion razy, to wszystko tak się skumulowało i będzie najlepszym bramkarzem na tym kanale. No, mam nadzieję, że tak. I swoją drogą wiem, mam za długie włosy, spokojnie, w środę będzie
cięcie. Co my tu mamy? Alisson, Konaty, trójka z tyłu. 3, 4, 2, 1. Wow, Bobby Charlton. Nie mam pojęcia, co tu się... Po prostu przepraszam, bo to mocny powrót, nie? Z tego co widzę, to przeszedł na czwórkę z tyłu, więc jakoś sobie tam wszystko wykombinował. I Haaland, Tots Haaland, nie trafia z 5 metrów. Chcemy nie stracić bramki może? Kobel, pierwsza interwencja. Jeśli Kobel powstrzyma Totsa Haalanda, możliwe, że to jest ten bramkarz, którego szukaliśmy. Ale pewnie znając życie, zaraz się wyleje i będę go wyzywał. No ale póki jeszcze się nie wylał, to korzystajmy. James, bo ci zaraz będę musiał chyba ty zmienić. Szloty. Goat. R1 Havertz? A, sobie wejdziemy w pole karne, kurczę pieczone. I strzelimy gola. Havertz jest tak zajebistą kartą, to jest niesamowite. Jeśli ktoś z was nie zrobił Havertza, to może po prostu żałować, bo jest... Dla mnie jest lepszy niż Odegaard osobiście. Głównie przez ten szlaczek, nie będę ukrywał. Chiesa! No, mogą się wylać. Pyk. Oj, ależ Chiesa dostał miejsca. Spróbujmy. No! I się nie przewróci. I Bobby Charlton. No ja go sobie znalazł miejsce, lecimy. Pewnie będzie wychodził bramkarzem, coś czuję. I brameczka, ależ... Bobby, 3-0. Ale było blisko, żeby to zepsuć, bo ten sprint tak... No niepewny był ten sprint, bo tak wypuścił piłkę Bobby za mocno, ale na szczęście przyspieszył. Brameczka 3-0, no co mogę wam powiedzieć, świetny mecz w naszym wykonaniu. Zobaczmy, Bobby Charlton na luziku, lewa noga. 4-0, proszę państwa, no za mocny, za mocny. Czy będzie rage quit? Czy będzie wkurzone wyjście? Proszę państwa, będzie wkurzone wyjście. Mamy bilans 6-2, nie można się do nikogo przyczepić, autentycznie. No, ta pierwsza bramka była wiadomo głupia po wylewie, no ale takie coś trzeba też wykorzystywać, proszę państwa. Lautaro! Otwieram sobie teraz paczki z szybkim sposobem, żeby się pozbyć, bo chcę zrobić jakieś SBC. Więc jak będzie coś niesamowitego, to wam pokażę. To na przykład nie jest niesamowite, to jest gówno. Rodri! Szkoda, że nie wpadł, kiedy były to co z Premier League, no ale to no, rozumiem, to tak nie działa niestety. Dobra, moi drodzy, lecimy grubo. Paczka za 750 tysięcy monet lub też za 4000 FC pońców. Wymienna paczka. Zawiera dwa tocy o cenie 90+, i 20 piłkarzy 81+, w tym są 3 gwarantowane walkouty. Więc proszę państwa, wymienny frimpong. Bawmy się, proszę państwa, zobaczmy. 4000 FC pońców, to jest strasznie dużo. Zobaczmy, niebieskie flary. Anglia, elo, nie. Sancho, Jezu, Sancho, ja już cię mam. On ma fajny rating, 94, ale no to nie jest warte 4000 FC pońców, niestety. Masz ci los, jeszcze Davis, Griezmann. No i Sancho, i Rodri. No to jeszcze paczka za 500 FC pońców, ponieważ została nam akurat 500 FC pońców, więc zobaczmy tak zwana kibicowska paczka niezbędnika Bundesligi, wymienna. Wymienny toc, z Bundesligi oczywiście. Kurde, ten Tapsoba, no. A może dwa tocy jest taka szansa, czy nie? Chyba nie. Kurczę, znaczy fajnie, że wymienny Tapsoba, ale to jest któryś Tapsoba z rzędu. Jakiś inny zawodnik Bayeru, taki... Na boku obrony na przykład. 8-6 razy 2, proszę państwa. Takie fajne SBC jest do zrobienia, więc czemu by nie spróbować, żeby trafić... Gówno. Brąz? Tręcik. Dobra, pik 8-3+, proszę państwa. Przed kolejnym spotkaniem. Na szczęście, może coś niebieskiego? Alisson, Ferdinand, Bisek, Kante. O Jezus Maria, okej. Tu może być lekki problem, odnoszę wrażenie, ale nie poddawajmy się, proszę państwa. Pierwszy mecz wygrany na spokojnie po rage quicie, to musimy utrzymać passę zwycięstw. Ja powiem wam tak, ostatnio grałem przykładem u Toty Ronaldo i on był średni, więc wydaje mi się, że teraz też będzie średni. O, shit. O, Desai, nie wylewaj, nie. Kobel. Nie ma. Jezus, on jest mistrzem. Desai się wylał, ale Kobel tutaj wszystko pod kontrolą, ty. Marys, oh shit. To będzie gol. Kurde no, nieopinowany Nazario, to ty bez sensu. Nie. Obraziłbym się. Pięknie, Fryderyk. Uderzenie. Rameczka, miał być fałszyk, no ale może być ładne wykończenie. Asysta Odegaarda. To się może podobać. Jecham, wielki powrót. Cyk, cyk. O mój Boże. Brawo, Odegaard. Naprawdę wierzyłem do końca, że się utrzyma i bym go zwyzywał, więc bardzo dobrze, Odegaard. I Bobby Charlton z karnego. Gdzie ja chcę strzelić? Chcę strzelić w prawy dół. Bum! Dziękuję bardzo. 2-1. Bobby Charlton i zimna krew zachowana, oczywiście. Problemy. To jest oczywiście N'Golo Kante. Toc. I świetnie, Schlotterbeck. Wybijmy tę piłkę. Dobrze, może być. Pyk. Fryderyk Kościelny. Kontra Toty Ferdinand. Poradzimy sobie. Pyk.
Pyk. Tapin. Prime tapiniasty, proszę państwa, ale że akcja. Robi Charlton, podanko. Jacham. Aha. To jest, chłopie, niewytłumaczalne. Kobel. Nie no, Toty Nazario strzelił jedną bramkę i to jest maksimum. Dobrze, Dezai na posterunku. Ale Karczowi, to było tak masyw przechwyt. I jecham, proszę państwa, lecimy na spokojnie, proszę bardzo. No to powinno być chyba 4-1, co? Takie odnoszę wrażenie. Cyk, cyk. Piękna akcja, no rozklepany został, może powiem. Po prostu został rozklepany. 4-1. Nie, Kobel. Nie, no kurde, no nie będę ukrywał. Wygrać mecz wygramy, ale ta interwencja Kobla tutaj... no nie za bardzo to wyglądało. No okej, okay, no to załóżmy, że wie, że wygramy ten mecz. I tak trochę mu się nie chciało. Możemy tak mu zaliczyć. Nie ma. Dezai, tak jest. Ściana, proszę państwa. Francuska ściana. Co mogę wam powiedzieć, moi drodzy? Bilans 7-2, więc jest całkiem przyjemnie. Oczywiście dzisiaj na streamku kończymy ligę weekendową. Mam nadzieję, że coś... Znaczy w sumie nawet nie wiem, co ja chcę wbić, bo ostatnio wbiłem 16 minut, było gówno. Wbiłem 14 minut, było gówno, więc według schematu powinienem teraz wbić 11 minut i trafić gówno. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie, no ale uważam, że jest potencjał na fajny bilans. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu oczywiście. No to zobaczmy, moi drodzy. 5x8-3. Zobaczmy, czy warto było. Nie warto było robić nic. Bernardo Silva, no tak, co to byłby za odcinek bez Bernardo Silva? Tak właśnie, tak się zastanawiałem, nie? Ale przyszedł na sam koniec, na szczęście, wszystko jasne, wszystko się zgadza, więc... Dobra, moi drodzy, na samiutki koniec. 2x86, miałem jeszcze kilka kart, więc uznałem dla moich kochanych widzów wszystko. Paczka z dwoma walkoutami, może zakończymy na czymś niebieskim. Dobra. Cross? Tony Cross i Parejo, proszę. Albo Tony Cross i Bernardo Silva. Dobra, już nie ma sensu otwierać więcej paczek, będziemy więcej otwierali na streamie, więc widzimy się na streamku dzisiaj na Twitchu. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, do usłyszenia. Adios.